Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie. Chciałby się powiedzieć w World of Warships, ale nie jest to World of Warships, jest to Warhammer Total War i najnowszy dodatek, który co więcej był, moi drodzy, za darmo. I jest to nowa nacja, nowa kampania dla tej nacji, Bretonia. Bretonia, czyli po Imperium, druga nacja ludzi. Taka konkretniejsza, która miała kiedyś podręcznik, również w RPG-ach Bretończyków można spotkać. I czym się tutaj ta akurat nacja charakteryzuje? Przede wszystkim jazda, jeszcze raz jazda. No, bardzo lubią rycerstwo, ogólnie wzorowani są na takiej Francji, Anglii średniowiecznej, więc wszystko co tutaj mamy to łucznicy, oczywiście chłopscy. Są również gierkowie, jest i król, lwie serce. Ciekawe, czy kiedyś był w Anglii taki król? Nigdy się nie dowiemy. Są rycerze Grala, jest kielich Grala, są relikwie Grala dla piechoty, są rycerze powołani, to się z angielskiego nazywali się Questing Knights. Są też rycerze królestwa, czyli Knights of Realm. I mamy również rycerzy na hipogryfach, na pegazach, są trebuszety, błogosławione trebuszety. No troszkę tego tutaj jest do wyboru, do koloru. Gra się naprawdę miło i przyjemnie. No cóż, oczywiście mój poziom tutaj rozgrywki jest lekko lamowaty, ale nic nie poradzę. Jest jeszcze Green Knights, to był specjalny bohater, taki jeździec, który był częściowo nieumarłym. No, tam jego historii już nie pamiętam, ale też jest dosyć ciekawa, to jest bohater specjalny. I tutaj występuje właśnie jako bohater, którego przyzywamy na 15 tur, z tego co mi tutaj kolega mówił, ja go jeszcze nie przyzywałem, nie było potrzeby, i po tych 15 turach on znika, ewentualnie można go znowu przyzwać. Tak, co my tutaj, kurczę, mamy? Gdzieś mi tu się wszędzie panoszą, czy to orki, czy to udelfy, czyli moja nacja, też ich mogę pokazać jak będziecie chcieli, jak się tam nimi tutaj bawi. Ogólnie chodzi tutaj tą nacją. No zaraz, może wytyczne pokażę, gdzie one były, wydarzenia, to nie. Dyplomacja, opis frakcji, czy tutaj coś było? Tutaj mamy tylko takie rzeczy dosyć wytyczne. O, są. 1000 punktów rycerstwa. Ukończ ostatnią bitwę błędnej wojny. Błędna wojna. Zdobądź 600 punktów. To już niedługo. Tutaj jak widzicie jest ten wskaźnik. I ogólnie dostaje się tutaj wszystkie te punkty rycerstwa za to, że dobrze walczymy, nie plądrujemy miast, nie bierzemy okupu za kogoś. Takie są rycerskie zachowania i mało rycerskie. Na przykład wszystkie tutaj nacje poza tą nacje, no to są też bretońskie wszystko zamki, ale zaczynamy sobie grę tutaj z tymi dwoma i dzięki dyplomacji, dzięki tutaj naszej technologii, technologia jest taka, że nam tutaj polepsza stosunki dyplomatyczne dosyć konkretnie z różnymi właśnie częściami tutaj naszego małego imperium, i później można sobie je przyłączyć na zasadzie takiej, że tutaj dajemy dyplomację, na przykład jeszcze ktoś tutaj został, o, jeszcze oni zostali, składamy im propozycję, o, taką, dołącz do konfederacji, ok, i już są częścią naszego państwa, już mamy wszystkich, więc voilà, udało się, Bretonia wchłonęła i teraz nasze terytoria tutaj poszerzyły się o to, to i to, i od razu przejęliśmy wszystkie armie, prawda, te armie są fatalne, no ale zaraz zaczniemy wykop tego wojska.
Ogólnie tu też jest tak, że mamy coś takiego jak gospodarka chłopska i możemy powoływać chłopów. Chłopi to cała piechota praktycznie. I oni nam zabierają miejsca tutaj i przez co nie ma kto pracować. A jak nie ma kto pracować, nie ma jak zarabiać. Tak ten mechanizm działa. Tutaj zaraz się chyba da radę to zrobić. O, na skalę masową. Tak będzie lepiej, masowy kop. O, właśnie, dobra, pani też dziękujemy. Panie, pani nie chce, nie można odprowadzić legendarnych lordów. Dobra, jak jesteś legendarnym lordem, to niech będzie, że zostaniesz. To ci przydzielimy jakąś lepszą obstawę, moja pani. A, idź sobie na razie tam do góry, tu nie jesteś potrzebna. Mama mia. Moje miasta niewiele zarabiają. 600, 200 i 800. No jakoś, moja droga, tak nad gospodarką to widzę nie bardzo tu czuwałaś. Coś wybudowałaś, jakieś cudo. Niektóre miasta mają różne budynki specjalne, których inne nie mają, więc są całkiem interesujące. Dobra, będę to później rozwalał i przebudowywał, bo część rzeczy warto. Część rzeczy warto. Dobra, jeszcze tylko zrobimy wykop kolejnej wsi. O. Już zarobki są w porządku. To jest najlepsza piechota, giermkowie, piesi. Coś sobą oni akurat reprezentują. Dobra, zasuwaj sobie. No i tak oto mamy takie wielkie, całkiem konkretne państewko i wojnę z ludelfami, które sobie tutaj siedzą. Będą stanowić problem. Niedługo będzie trzeba po prostu sformować jakieś konkretne armie. Jeszcze chaos idzie od północy, tutaj ląduje, wszystko miażdży. No wesoło jest, oczywiście jest wesoło. W tle jest ta kampania, gdzie sobie, o, tutaj była bitewka. Tą bitwę wam pokażę z orkami, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają tutaj te jednostki w akcji. Może jeszcze troszkę, jak to tutaj wygląda. Na początku mamy typowych wieśniaków do rekrutowania, później mamy już pierwszą jazdę i paladyna, bohatera, później już bardzo dobrą jazdę ciężką tutaj do rozwalania piechoty, no i też całkiem niezłą tutaj do walki z dużymi wrogami, później już są Pegazy, rycerze Graala i na końcu królewscy rycerze na Pegazach i królewscy rycerze na hipogryfach, czyli już tacy dosyć konkretni. Dobra, niech sobie to jeszcze leci. Dosyć konkretne ludki. Dobra, tutaj sobie weźmiemy, żeby hajs się zgadzał. Jeszcze zobaczę, jak ogólnie tu wygląda. Jak się ma prowincje zajęte, to można dla całości tutaj sobie zawsze wybrać różne rzeczy, które dają nam, o, takie bonusiki. Tutaj chyba sobie weźmiemy już to, bo ten chaos nas tutaj skaża cały czas, jak są wydarzenia, o proszę, spaczenie idzie, a jak jest spaczenie, to później się źle dzieje w państwie. Dobra, na tym staniemy, myślę, tutaj jeszcze poopowiadam w bitwie co i jak. No i oczywiście, jeśli się wam będzie podobało od czasu do czasu takie filmy, to będę wrzucać. Ja bardzo lubię ten świat, jest niesamowity. I taka ciekawostka ogólnie, świat Warhammera został już zniszczony, go nie ma. Ostatnia edycja kończy się tak, że świat wybucha, jest rozwalony, tam uciekają co niektórzy gdzieś tam na jakichś portalach, tego typu sprawy. I cała akcja zaczyna się gdzieś zupełnie gdzie indziej. I dziwny sposób na kolejną edycję, właściwie totalną przebudowę gry, uproszczenie i tak dalej. No dla mnie totalnie skopali, no ale co zrobić, póki co myślę, że Warhammer i tak przetrwa w książkach, w RPGach i będzie mieć całkiem nieźle, bo jest to naprawdę
interesujący świat. Dobra, zapraszam do bitewki. Jesteśmy. Jest jeszcze taka mała prezentacja, bo to jest, tak jak mówiłem, bitwa taka kampanijna. Możecie sobie pooglądać też jednostki. No tu jest wszystko w najlepszych detalach. Should we fail today, Britonia will be left vulnerable. The kingdom relies on us. So fight to defend all you hold dear. Tak więc, moi drodzy, tak to wygląda. Gadka motywacyjna musi być, jakżeby inaczej. Oczywiście, tak jak mówiłem, moje dowodzenie tutaj pozostawia sporo do życzenia. To już nie jest to, co kiedyś, no ale nie gram praktycznie wcale, od czasu do czasu właśnie powracam sobie na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin i później znowu przestaję grać. Najczęściej gram z moim starym przyjacielem w tą grę, kampanię sobie gramy razem, w kooperacji też jest taka możliwość, że właśnie we dwóch sobie łupiemy i jest naprawdę wtedy miło i przyjemnie. Ogólnie, moi drodzy, oj, muszę zrobić pauzę. Okej. No i moi drodzy, zaczynamy. Ogólnie tutaj w tej armii, rzecz jasna, rycerstwo, jazda jest najważniejsza. Ta jazda ma również taki specjalny szyk lancy, dzięki niemu ma tutaj szereg bonusów. Kiedyś w grze też było tak, że tutaj te wieśniaki, tak potocznie na nich zawsze mówiliśmy, chodzi oczywiście o tutaj wojsko z poboru, ma zawsze słabe morale, ale była kiedyś taka zasada, że mogli oni sobie, jeśli w pobliżu było właśnie rycerstwo, zdawać wszystkie testy morale na rycerzy, co było niewątpliwym plusem, bo jak wieś miała tam bodajże 5-6 coś takiego leadershipu, to się rzucało na dwóch kościach, więc jak się rzuciło więcej niż 5-6 na dwóch kościach, to się oblewało, więc dosyć łatwo było to zrobić, a rycerstwo miało już ósemki, więc o wiele trudniej było oblać. Dobra, zaczyna się, jak widzicie, różnego rodzaju broń miotająca tutaj również jest używana, orki, gobliny też mają różne tego typu zabawki, nawet jeszcze nimi nie grałem, a są te dwie nacje. Tak jak mówię, to jest gra tak naprawdę na miesiące. Jeśli byście chcieli w nią pograć na różne sposoby, różnymi bohaterami, te kampanie poprzechodzić na trochę wyższych poziomach, macie tutaj miesiące gry i wyśmienitej zabawy. To jest jeden z najlepszych Total Warów, jaki został zrobiony. Wszystko tu wygląda naprawdę obłędnie, działa wyśmienicie. Jednostki mają swoje okrzyki, swoje różne tutaj style walki. Jest jeszcze dodatek Blood and... Kurczę, nie pamiętam co. No, daje oczywiście to, że tutaj jest, no, jak Blood, no to wiadomo, że krew i zniszczenie, i wtedy tutaj naprawdę takie, jak sobie oglądamy, to animacje są konkretne. Przeciwnicy giną bardzo widowiskowo, tam giganty na przykład główkę sobie zjadają jakiegoś człowieka, albo rzucają, robią z niego placek, albo sobie depczą po ludziach. No, wygląda to wszystko naprawdę ostro i bardzo, bardzo ładnie zrobione i animowane. Magia też wygląda niczego sobie, są naprawdę niezłe czary, które wyglądają nieźle. Tutaj ten lifing jest taki od w miarę, ale też są, jakbyśmy tam przybliżyli kamerę, to wygląda to całkiem dobrze. Tak jak mówiłem, tutaj na moją grę to za bardzo nie ma co patrzeć, bo lamię na każdym kroku. Chociażby przed chwilą dałem sobie zaszarżować prawie łuczników, więc no, nie mówiąc o tym, że tu się powinno grać, rzecz jasna, tak, że tam co chwilę pauzujemy, wydajemy rozkazy,
Włączamy z powrotem wszystko, żeby ładnie grało. A ja sobie tak odgram bardziej dla zabawy, żeby to była troszkę większa płynność i żeby to wyglądało lepiej. Tutaj jakieś też zaklęcia są na mnie rzucane, brzydkie, które tam mają negatywne skutki. Można wzmacniać swoje jednostki czarami, można osłabiać wroga jednostki czarami. No i oczywiście są czary, które zabijają dosyć konkretnie wszystko, co tylko się znajdzie w ich polu rażenia. W tej grze magia może być niesamowicie potężna, ale również czarodzieje mogą sami siebie unicestwić. To się nazywa po prostu nieudane zaklęcie, według mnie krytycznie nieudane zaklęcie. To było jakoś z angielskiego, już nie pamiętam, jak oni to tam określali. Też się na kościach rzucało wcześniej dwie jedynki na czar i było nieszczęście. Później zostało to chyba zdjęte. No już tyle tych edycji grałem, ze trzy się przetoczyły i co chwilę się tam zmieniała magia, więc już wybaczcie, ale tego nie pamiętam. Tutaj magowie jakoś nie wybuchają, ale też jest umiejętność dla maga, żeby właśnie te zaklęcia, nie było niepowodzenia krytycznego właśnie, że się udajemy, kurczę, w zaświaty w trybie ekspresowym. Można oczywiście tutaj też wykorzystywać lasy w ten sposób, że się w nich ukrywamy i sobie później nagle się gdzieś pojawiamy, zaskakujemy przeciwnika. To jest też ciekawa opcja. Można tutaj grać, że armię, jeśli mamy, bo armię mają 20 slotów, tak jak widzicie, bohaterowie zajmują jeden, no, i oddziały też po jeden. I można, jeśli wam mało, na przykład iść trzema armiami, albo jeszcze większą ilością, albo w zamku stać armią, jeszcze zamek ma swoją, właściwie nie zamek, tyle jakieś tam potężne miasto ma swoją obronę. I to się wszystko oczywiście nakłada i bywa, mieliśmy już tutaj z kumplem takie bitwy, że w bitwie walczyło ponad 10 tysięcy jednostek, więc to naprawdę taki konkret. Tutaj walczy coś około, razem coś około 2 tysięcy mniej więcej, dwie strony razem mają, więc to nie jest jeszcze tak dużo. Brytonia też nie jest taka super liczna na jeździe, bo tych jeźdźców nie ma nie wiadomo ile. Jak mamy takie Pegazy, to 12 tylko, to jest, wiecie, malutko. Gobliny się tam wystawiają pewnie po coś koło 200 oddział, mniej więcej, więc no, jest ich ciutkę. No i lordowie też, jak się ich ostro przypakuje, są naprawdę bardzo trudni do zniszczenia, robią sami masakryczną robotę. Również lordowie krasnoludów są po prostu jedną wielką masakrą. Jak graliśmy właśnie w kampanii i kolega miał lorda krasnoludzkiego i cała armia już mu została tam wybita albo uciekła i został lord, który był niezłamywalny, czyli nieważne co się dzieje, on nigdy nie porzuci pola walki. I zanim go usiekli, to wytłukł jeszcze 400 orków i goblinów, więc maszyna do mielenia mięsa, ale go w końcu ubili. Niemniej tanio skóry nie sprzedać. Śmieliśmy tutaj właśnie z kolegą, że na jego miejscu zainwestowałbym w taki przynajmniej oddział jeden składający się z takich kolesi, załatwiliby sprawę i każdego przeciwnika. A tutaj jazda już sobie robi miazgę z ostatnich orków i właściwie bitwa się będzie kończyć. No cóż, moi drodzy, to jest naprawdę dosyć widowiskowa gra. Jest oczywiście też multiplayer, gdzie tam sobie gracze grają jeden na jeden, no chyba nawet są tryby dla dwóch, 2 na 2. No ale nawet się tego nie podejmuję, bo bym był taką totalną lamką do klepania. Tutaj trzeba sporo pograć, żeby coś ogarniać, a później oczywiście trzeba składać odpowiednio dobrze wszystkie armie, żeby to miało sens i nogi. No bo w multiplayerze rzecz jasna tam jest limit punktów, każda jednostka kosztuje ileś punktów, można im później dawać jeszcze rzecz jasna ulepszenia różne i to też kosztuje punkty. To tak samo jak było w Warhammerze figurkowym,
Tam też armię składało się w oparciu o punkty. Żołnierze kosztowali ileś punktów, sztandarowi, muzycy, czempioni, bohaterowie, przedmioty. No to wszystko właśnie trzeba było sobie na karteczce dłubać długopisem. Klimat był niesamowity. Na lekcjach pamiętam, jak z kolegami, bo graliśmy, grałem z jednym kolegą z podstawówki, no jeszcze też kilku innych było, ale to już nie z klasy, i tam na lekcjach zeszyty mieliśmy powypisywane całą masę rozpisek różnych i sobie się bawiliśmy. No, stare dobre czasy. Stare dobre czasy. Nawet jeszcze mam gdzieś puchary i medale z turniejów różnych. Dobra, tu niech sobie już stoi. Tutaj mamy podsumowanka. Mamy ile kto zniszczył jednostek, jakie poniósł straty. Oczywiście jednostka, jeśli jest wycięta, no to tutaj nie ma żadnego wskaźnika, po prostu została doszczętnie wyeliminowana i znika. Te wszystkie paseczki to są poziomy jednostek, dzięki temu rosną im statystyki i są oczywiście trudniejsze do rozwalenia, patch lepsze. Więc warto dbać o te, zwłaszcza które mają dosyć konkretne tutaj już statystyki. Szkoda ich tracić. No i cóż, moi drodzy, to było chyba na tyle. Ogólnie o Warhammerze mogę mówić dosyć długo i opowiadać różne historie. Może na zakończenie jeszcze powiem, że to jest pierwszy z trzech Total Warów Warhammerów, bo zrobiono coś takiego, mają zrobić coś takiego, jak była, ja nie wiem, czy pamiętacie, powinniście pamiętać, StarCraft też został trylogią, dwójka, najpierw wyszli Terranie, później Zergi, na końcu Protosi, i to wszystko w ramach oczywiście jednej gry. Nie wiem, jak to będzie tutaj rozwiązane, bo oczywiście to, co my tutaj mamy, to jest dalej mało. Dlaczego? Dlatego, że aktualnie są dostępne następujące armie. Jest Imperium, jest Bretonia, są krasnoludy, są wampiry, są armie chaosu, są armie zwierzoludzi, co tam jeszcze jest? Są orki i są udelfy. Czy coś jeszcze jest? Chyba wszystko wymieniłem. A teraz tak, nie ma jeszcze Khemri, to są też nieumarli, tyle że na mumiach. Nie ma high elfów, to są wysokie elfy, one żyją mniej więcej tam, gdzie jest jakby na mapie świata, tam gdzie Wielka Brytania, tylko że to jest troszkę większe. Nie ma dark elfów, one żyją w ogóle na innym kontynencie, coś a la Ameryka. Nie ma lizardmenów, to są coś a la jaszczurki, dinozaury, no takie oslany, to oni niby ten świat stworzyli, też tam dużo wygadać i nie wszystko pamiętam, więc tego też nie ma. Nie ma szczuroludzi, którzy żyją sobie ogólnie w ogóle pod ziemią i kopią tam całą masę korytarzy różnych, tam się naparzają z krasnoludami, wychodzą na powierzchnię, robią najazdy, więc też tam zabawa konkretna. Nie ma ogrów, które też są gdzieś tam w dół mapy, w ogóle nie jest to jeszcze zrobione. Czego tam jeszcze nie ma? Na pewno coś jeszcze znajdę. Krasnoludy chaosu też jest taka nacja, więc też ich jeszcze nie ma. Tych nacji ogólnie trochę powstało. Pewnie jeszcze o czymś zapomniałem, jak jest tam życie. A więc, moi drodzy, no, mogliby robić na przykład w Total War 2 dodać na przykład właśnie kolejne nacje elfów, dodać lizardmenów, dodać, jeszcze jest chaos demoniczny, że oparty na samych demonach, mogliby go też dodać. No, można to spokojnie rozdzielić tak, że bitwy morskie mają być dodane, bo teraz nie ma, a jak wiadomo, w Total Waru się mogło odbywać i też w Warhammerze bitwy morskie była jakaś odmiana Warhammera, że tam sobie właśnie na spokojnie walczono na okrętach i to całkiem nieźle. Więc no szereg jeszcze różnych fajnych rzeczy, które ta gra się może doczekać i miło by było. Szkoda by było, jakby robiono dwójkę na zasadzie takiej, że znowu dadzą pięć nacji czy coś takiego, tylko coś tam przebudują. To by mi się nie podobało, chyba żebym dali na początku z 10 nacji 12, a nie takie skromne jak tutaj, to były 4 nacje i piąta przez tydzień dostępna, no i ja się spóźniłem, no, co począć, tak czasem bywa, więc chaosu tutaj nie mam.
No i cóż, moi drodzy, zobaczymy, jak to będzie. Póki co naprawdę gra się bardzo dobrze. Komputer dla takich nubków jak ja aktualnie jest też nie lada wyzwaniem. Często potrafi ładnie przetrzebić tutaj skórę. I no to mi się podoba, bo nie lubię, jak idę sobie tak jak konie po betonie, wszystko miażdżę, nikt mi nic nie robi. Można sobie zawsze zwiększyć poziom i naprawdę to się odczuwa. No i cóż, jeśli chcecie więcej Total War Warhammera, piszcie w komentarzach, łapkujcie, żebym wiedział, że wam się podoba. Jak wiecie, łapki praktycznie nigdy nie proszę, chyba że chcę wiedzieć, czy coś się wam podoba. Tych filmów i tak nie będę wrzucał jakoś nie wiadomo ile, tam raz na jakiś czas po prostu będę pamiętał, żeby coś wam nagrać, jak sobie gram, gdzieś zostawić, opowiedzieć. Myślę, że naprawdę może być ciekawe. Tym bardziej teraz, no jak wiadomo, dobrych strategii praktycznie nie ma. Wychodzą same gnioty, nic ciekawego. Czekam jeszcze na Dawn of War 3, też ma być niedługo. I w niego też bym sobie chętnie pograł, bo grałem i w Dawn of War 1 i 2 i to też dosyć sporo w jedną i drugą część. Strategię ogólnie kiedyś uwielbiałem, na StarCraftie też tam zęby połamałem, na 1, na 2, Warcrafty, to wszystko naprawdę wciągało, a tych Command Conquery inne, no grało się, a teraz sami wiecie, lekka bieda, wychodzą jakieś dziwne strategie, które są tak naprawdę tak słabe, jeśli chodzi o rozwiązania i to wszystko, że nie można na to patrzeć, już stare dobre KKND je zjada, chociaż było też robione po najmniejszej linii oporu, ale miało swój urok, więc cóż, albo jak najwięcej dobrych strategii, bo jeszcze troszkę strategów myślę, że zostało i powinniśmy mieć w co grać, a ja już kończę mój monolog, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i udanych bitew, cześć!